Dzień dobry, tu mówi koza syryjska, to znaczy i dziś zagrałem Death Stranding. Muszę się poprzedniego przywitania odłączyć. Wywiózł płód! Uwaga, wywieziono płód! Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator. Sprawdzamy identyfikator. Hej Sam! Nowe miejsca, które włączyłeś do sieci, pomogły nam przywrócić część archiwum. Niestety, nadal nie udało mi się nic dowiedzieć o pochodzeniu łączników. I nie mam dostępu do danych EUD-28. Gdybym tylko mógł się do nich dobrać, być może wyjaśniłbym ci, skąd się biorą te wszystkie dziwne epizody. No nic, próbuję dalej. Ty też się postaraj. Nowa Deadman może nam pomoże. Sam, sprawdź zlecenia w terminalu. Higgs wrobił Fragile. Znowu podsłuchujesz? Sprawdź w swoich kajdankach. Poza tym dzięki sieci chiralnej udało nam się odtworzyć lokalne archiwa węzła środkowego. Akta potwierdzają jej wersję. Nie musisz mi mówić, to jest prawdą, a co nie. Słyszałem to w jej głosie. Skurwiel nieźle ją wydymał. Mam nadzieję, że nie masz zastrzeżeń co do pracy z nią. Dobre wieści. Ten bot, którego wysłałeś, dotarł do celu. Nasz test się powiódł. Przygotowałam dla ciebie kolejnego. W ramach podziękowań. O, jaki teścior? O! Co z jakimś zbóź? Zlecenie jeszcze za samo. Sam. Do terminala dodano nowy rodzaj dostawy. Twoje wysiłki nie przeszły bez echa. Z tego względu podjęto rozmowy na temat usługi premium. Premium! Narzucanie sobie dodatkowych ograniczeń może się wydawać niepotrzebne, ale jeśli ci się uda, zyskasz jeszcze większą renomę. Tak więc jeśli ktoś wyznaczy ci określony termin, możesz podbić stawkę, jeszcze bardziej go skracając. A jeżeli ci się powiedzie, otrzymasz wyższą ocenę. Jeśli czujesz się na siłach, spróbuj. Może zanim przyjmiemy... A w międzyczasie tak... Te bocie, pójdziesz tu. A, no tak, mamy jak na razie jednego, więc przyjmuję bocik z lecenko. Więc tak, najpierw damy botowi coś do roboty, żeby się tak się nie nudził. Coś mi się tak kojarzy z jakąś inną grą. Bo te nóżki są takie podobne. Wiecie, takie seksapilowe. Ale dobra, teraz musimy przejąć zlecenie dla siebie. To jest akurat jedyne zlecenie, jakie tu mamy. O Boże, nowe buty! Muszę je mieć! Nie, ład mamy. No tu mamy już nową wersję butów, a my mamy jeszcze te stare... O, przyjmę jeszcze tą drugą wersję. Sam. Czasem kurierzy odstawiają pojazdy Bridges do garażu. Są dla wszystkich, więc możesz z nich swobodnie korzystać. A to super! Mogę wziąć cudzy pojazd? O ja cię! Nie wiem, czy brać cudzy. Czyli mamy jakiś pojazd, no żeby też nie być.
Jeszcze mamy worek z krwią, też jest już na karstu, dobra, ale... W razie czego mogę... Zlecenie przydzielone. Rozpoczynam skan przyjemnej podróży. Tak trzymaj i nie puszczaj. No dobra, mi już wrócił na wyżej. Mogła wziąć jednak. Dobra, dobra, dobra. To ja. Sobie pomyślałem, że powinnam. Dobra, dobra, może wezmę jakiś pojazd, bo. Jeszcze, że wypnę pojazd. Proszę o te nawyki. Nasza główna misja jest gdzieś tutaj, o. Chyba weźmy już cudzy. Dobra, weźmy cudzy pojazd, to będzie genialne. Szkoda, chociaż z drugiej strony, o fuck. Trzeba jakoś. Chyba, że mamy metale. Zróbmy inaczej. Nie, może... to tutaj raczej... Nie, może zrobimy inaczej. Kolejnie przydała mi się droga.
Wystrzy mnie kto! O, matko! Teraz się okazuje, że nie możemy użyć tego pojazdu. Muszę się przejść. Oh shit. Mogliby ulepszyć. Budowa zakończona. Jezus, mam trochę tych ładunków. Może znajdziemy jakieś łącze. Widzę, że dalej nie ma. Oh shit, tam są mułowie. No dobra, robimy. Jeszcze nie zostaje nam tylko porzucić pojazd. Dzisiaj okazuje się, że żeby... Ajojoj. No dobra, zrobimy magię cięć. No dobra, już jestem. No jednak bez pojazdu chyba powinniśmy się wybrać, bo no, widzę, że wciąż mamy tu most, który nie został tu zbudowany. No zobaczymy, czy ten most zbudujemy, jeżeli uda nam się znaleźć przynajmniej jakieś materiały. Więc tu piechota jest niezawodna. Gdzie dupa?
Też nas dorywają? Tak ci kije... O nie! Okej, okay. No to zostaje tylko starać stąd! No... Spierdala, spierdala stąd wyjdzie! Musieli, kurwa! O! Moment, moment! Tak, mamy oczywiście wielki lekko. Zostaw mnie! Dobra, uciekliśmy od lwa. Uch, niewiele nam brakowało. Już zobaczmy co u Eudeka. Dobra, Eudek teraz się uspokoił. No, przynajmniej mamy tyle dobrego, że możemy się bronić. Jeszcze jakby mało nas nie zaskoczyło od rzeczy. Okej, okay, rozłączono nas z sieci chiralnej. Ale buty będą dobrze zjechane przynajmniej. O tak.
Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator żywy. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodnie. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Ładunek. Dostarczam ładunek. Witaj. Sam Bridges, tak? Czekaliśmy na ciebie. Ten hiralomierz ocali wiele istnień. Szybka inspekcja. O! Pięknie. Jest w doskonałym stanie. Dziękuję. Włączysz nas do sieci, będziemy się mogli dzielić pomiarami. Chcesz czynić honory? Pewnie słyszałeś, że stacja powstała jeszcze przed wdarciem. Pierwsi Brydżesi ją tak podrasowali. Jakiś czas temu chmury chiralne zaczęły zakłócać połączenie z satelitami pogodowymi. Przez co trudno nam namierzyć poziom chiralium i przewidywać temporale. Dzięki tobie stacja znowu będzie działać tak jak powinna. Ułatwiłeś nam pracę. Teraz my pomożemy tobie. Nie zawiedziemy cię. Słowo. Trzymaj się. Widzę, że wskrzesiłeś stację Meteo. Świetna robota, Sam. Po przyłączeniu do sieci chiralnej, dany region zostaje w pewnym sensie przybliżony do plaży. Wpływa to na poziom chiralium i pomiar tego wpływu to jedna z głównych funkcji Cupida. Im więcej wiemy, tym precyzyjniej możemy określić, gdzie i kiedy wystąpi temporal. Bez sieci chiralnej musielibyśmy zgadywać. I dzięki swojemu osiągnięciu możesz uzyskać prognozę pogody za pomocą kajdanek. Sprawdź mapę, to zobaczysz. Przyda ci się do planowania tras. Będę obserwować stężenie chiralium w laboratorium. Do południowego, stąd niedaleko. Wykonuj dalej zlecenia, a nim się obejrzysz, przyłączysz region do sieci. Powodzenia. Także... Dobra robota. Znasz jakąś gumkę. Kolejne miejsce w sieci. Tak 3 maja skończymy w mgnieniu oka. Prognozy ze stacji Meteo powinny być widoczne dla wszystkich w sieci chiralnej, w tym dla ciebie. Aby je zobaczyć, użyj kajdanek. Pomogą ci planować trasy. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. No to na dzisiaj wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.